Leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Hej, witam was w już szóstym filmie w tym tygodniu. Tak jak widzicie po tytule, będziemy dzisiaj razem oglądać pierwszy odcinek z serii To nie mit. Od Kotwoman z kanału Trójka nie do pary. Pozwoliła mi więc raczej mnie nie pozwie. Ale nie będzie to tylko komentowanie, ale też analiza oraz na koniec przedstawię wam moje teorie na podstawie pierwszego odcinka. Dobra, to samo co komentowanie, ale tak brzmi kreatywniej. A więc zaczynajmy. Raczej dam radę. Podoba mi się ta scena. Znaczy, nie chodzi o przemoc. Po prostu jest ładnie zanimowana i git wygląda. A moim zdaniem nie pasuje ci on, pani różowa. Aż mi się jej przykro zrobiło. Swoją drogą, jeśli ona nie jest cyklopem, to co robi w Tartarze? No i gdzie jej rodzice? Ale fajne intro. I znowu bardzo ładna animacja. Jeszcze jedna rzecz mi się w tym filmie bardzo podoba. A mianowicie te postacie. Serio, one są mega kreatywne i ciekawe. Już samo to, że to cyklopi, jest świetne, a jeszcze te ciekawie wykorzystane dodatki i wszystko dopasowane. No naprawdę podziwiam. Droga pani cyklop z kreatywnie ułożonymi piegami na twarzy. Ty się tak nie denerwuj i tak by ci ten naszyjnik nie pasował. Uwaga, uwaga, zaraz będzie moja ulubiona postać. Omygy Hades przyszedł KSJD HSJSSK. Zaraz się zacznie szipowanie. Typiaro, to jest Hades. On zawsze jest pewny siebie. Byty wy, zaraz akcja będzie. Ten Tartar to serio zacofany jest, no żeby nie wiedzieć, kim jest Hades. Trochę współczuję. Hades, 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 Hades. No i bardzo dobrze. Kogoś tu szokło. Ja na twoim miejscu bym tego nie robiła. A po drugie, czemu wszyscy cyklopi mają jakąś fazę na naszyjniki? Ale ładna animacja. No tu akurat plus jeden. I ship it. No i ogólnie potem ta pokraka zdaje sobie sprawę, że to ją mógł tak załatwić, i później jest smutna i się nawet zastanawia, czy nie lepiej byłoby umrzeć. A tak nigdy nie jest lepiej. I później mówi, że chciałaby zniknąć z tego miejsca. Ja bym raczej uciekała, no ale jak chcesz?
pomóc i opcjonalnie zabić, ale tylko opcjonalnie. Umarłaś. Nie wiem, ale dobrze, że nie kaczki. Mi tam się to nie podoba. Oto przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. O nie, znam to. Najgorzej. Nie żeby coś, ale to podobno twoje imię, więc Niero. Dobra, już nie marudzę, pasuje. Ja wiem, co to za zwierzę. Foka. Dobra, teraz to się czuję oszukana. Nie lubię go. Cóż za spostrzegawczość. O mygy, jak ty na to wpadłeś? Ludzie, ona ma koszyk. Ona ma jedzenie. Ale bym sobie pierniki zjadła. Lubią. Dobra, dobra. Już naprawdę koniec. Ja wiem, że ze mną się nie da oglądać. Ja wiem. Ja chcę herbatkę. Słuszne spostrzeżenie. Aha, czyli jednak w Tartarze wiadomo, kim są bogowie? Dobra, czyli po prostu tamci cyklopi byli głupi. Patrzcie, jaki zazdrosny. A mnie to nie chcą zaprosić. Oburzające. Pewnie dowiemy się w następnej części, ponieważ to już koniec tego odcinka. A więc podsumowując, odcinek mi się bardzo podoba. Jest kreatywny i ciekawy, a poza tym ja kocham mity greckie, więc tu ogromny plus. Także czekam na kontynuację. Co do teorii, to ponieważ to pierwszy odcinek, nie mam ich jakoś dużo, ale pewnie będzie coś z tym kryształem, że przez to, że się przeniosła, to się zużyje i Hades ją znajdzie i się spotkają. Ogólnie czekam też na wprowadzenie większej ilości bogów, bo może być ciekawie. Co do shipów, to lepiej brzmi Podes czy Hakraka. I ja wiem, że oglądając to z moimi komentarzami, wszystkimi przerywnikami i w ogóle, niewiele mogliście zrozumieć. Dlatego zachęcam was do samodzielnego obejrzenia filmu. Link w opisie. Okej, to chyba już tyle. Do zobaczenia.